Dobry wieczór Państwu. Mówi Paweł Kula, lekarz dyżurny przychodni online, recepta wnet. Szczepić czy nie szczepić? Oto jest pytanie, które wielu z nas zadaje sobie o tej porze roku, jesienią, co roku, przed sezonem grypy. Ten listopadowy wieczór, kiedy mija dokładnie rok od wybuchu pandemii koronawirusa, temat szczepień jest szczególnie aktualny. W minionych dniach świat obiegła wiadomość o tym, że koncerny farmaceutyczne mają już szczepionkę przeciw koronawirusowi. Pierwszy był największy gigant farmaceutyczny, amerykański Pfizer. Wczoraj koncern szwedzko-brytyjski poinformował o tym, że ma również gotową i skuteczną szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Wielu ludzi, zwłaszcza z grup wysokiego ryzyka, ludzi starszych, pacjentów z chorobami przewlekłymi, pracowników służby zdrowia, wielu z nas czeka na ten dzień, kiedy będziemy mogli zaszczepić się przeciwko temu w sumie bardzo groźnemu w skutkach wirusowi. Ja jestem lekarzem ogólnym, pracującym na pierwszej linii frontu w przychodni w południowej Szwecji. Kilka tygodni temu zaszczepiłem się jak co roku przeciwko grypie. Uważam, że spotykając bardzo wielu ludzi, głównie chorych, powinienem się zabezpieczyć przed czasami groźną w skutkach grypą. Z drugiej strony, jako pracownik służby zdrowia, nie mogę narażać ludzi, którzy często mają choroby przewlekłe, które powodują, że ich odporność immunologiczna jest słabsza i przebieg grypy może być dla nich śmiertelny, jak to się dzieje czasami w przypadku grypy i wcale nie tak rzadko w przypadku koronawirusa. Tak więc w pierwszą rocznicę wybuchu pandemii koronawirusa odliczamy tygodnie do przełomu roku, kiedy w niektórych krajach rozpoczną się szczepienia przeciwko koronawirusa. Dzisiaj jednak nie chciałbym się koncentrować konkretnie na tych dwóch chorobach, to znaczy grypie i COVID, i na możliwości leczenia bądź zapobiegania tym chorobom w postaci szczepień. Chciałbym natomiast powiedzieć, co myślę na temat szczepień, ponieważ zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi jest przeciwnikami szczepień. Co więcej, niektórzy są w tej dziedzinie bardzo aktywni i tworzą bardzo zmobilizowane i zmotywowane grupy tak zwanych antyszczepionkowców. Żyjąc w Szwecji i
pochodząc z narodu, dla którego największą wartością jest wolność, nie jestem zwolennikiem przymusu ani leczenia, ani szczepienia. Ale z drugiej strony uważam, że i w przypadku leczenia, i w przypadku szczepień powinniśmy nasze sądy opierać na faktach i na wynikach badań klinicznych, które w przypadku wszystkich leków zarejestrowanych i w Szwecji, i w Polsce, i w innych krajach, jak również w przypadku szczepionek, przeprowadza się staranne badania kliniczne po to, żeby dopuszczać do stosowania i leki, i szczepionki, które są maksymalnie bezpieczne. Oczywiście nie ma ani leku idealnego, ani szczepionki idealnej, która nie ma tak zwanych działań ubocznych. Prosty lek przeciwbólowy, który myślę, że jest w apteczce domowej u wszystkich państwa, paracetamol, to często przyczyna zatrucia z ciężką niewydolnością wątroby. A przecież niektórzy łykają różne wersje handlowe paracetamolu, które w Polsce na przykład można nakupić praktycznie wszędzie. I łykając te tabletki nie zastanawiamy się nad tym, że przy nadmiernej konsumpcji możemy uszkodzić naszą wątrobę. Natomiast akurat w przypadku szczepionek wydaje mi się, że powstało wiele niedobrych emocji i nawet niektóre badania, które wyglądały na poważne badania poważnych lekarzy czy naukowców, ich wyniki prowadziło dużo zamieszania i były przyczyną poglądu, na przykład, że niektóre szczepionki mogą być przyczyną autyzmu, co jest po prostu nieprawdą w świetle dużych i sprawdzonych badań naukowych. Proszę sobie wyobrazić, że pierwszą szczepionkę przeciwko w tamtych czasach strasznej chorobie, jaką była ospa prawdziwa, wynalazł Edward Jenner już w 1796 roku. Ospa była fatalna w przebiegu. 30% zarażonych umierało. Ci, co przeżywali, mieli trwałe blizny, uszkodzenia, ubytki tkanek, u niektórych przebyta choroba kończyła się ślepotą. Mimo tego inny naukowiec, który akurat był przedstawicielem badań na temat doboru naturalnego, był przeciwny szczepieniom przeciwko ospie. To były początki ruchów antyszczepionkowców, można powiedzieć. Mimo tego w XIX wieku w Anglii wprowadzono przepisy, które wręcz nakazywały szczepienia przeciw tej groźnej chorobie ospie prawdziwej, a nieszczepiących się nawet karano. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem zwolennikiem przymuszania nikogo do leczenia ani zapobiegania chorobom.
Ale jeśli już dotykamy tematu doboru naturalnego, nie wszyscy na tym świecie są zdrowi, piękni i bogaci. I oczywiście podstawowe zasady higieny chronią nas przed większością chorób zakaźnych. Po pandemii koronawirusa myślę, że wszyscy, od najmłodszych dzieci przez dojrzałych ludzi, a skończywszy na starszych, wiedzą, że zachowanie dystansu społecznego, a więc odległości 1,5-2 metrów, nie pozwala, żeby drobnoustrój dostał się z jednego organizmu do drugiego. Wiemy wszyscy, że często drogą zakażenia są ręce, w związku z tym wszyscy na świecie zużywają teraz ogromne ilości mydeł, różnych roztworów alkoholowych i innych przedziwnych środków dezynfekcyjnych po to, żeby myć jak najczęściej ręce. Jeśli kichamy, kaszlemy, to nie zasłaniamy oczywiście ust ręką, tylko staramy się kichać, kaszleć, wzgięcie łokciowe albo nawet w ramię, tak żeby właśnie nie zakażać tych rąk. Staramy się nie manipulować wokół ust, przez które dostają się drobnoustroje lub nosa, czy nawet śluzówek oczu. W większości krajów, może poza Szwecją, obowiązkowe są maseczki w tym celu. W wielu krajach, gdzie choroby zakaźne przenoszone są z powodu złych warunków higienicznych, sanitariatów, braku czystej wody, główne sposoby zapobiegania chorobom zakaźnym to oczywiście jest wzrost świadomości higieny osobistej, a więc podstawowych spraw. Ale tak jak powiedziałem, nie wszyscy są młodzi, piękni, bogaci. Nie wszyscy mają dostęp do świeżego powietrza, czystej wody, sanitariatów, środków dezynfekcyjnych, maseczek itd., itd. Dlatego od zarania dziejów ludzkości towarzyszyły choroby zakaźne. Na wiele z nich są skuteczne szczepionki. I źle się dzieje, że na przykład antyszczepionkowcy między innymi są przeciwnikami szczepień przeciwko odrze. Odra dla dzieci może być chorobą śmiertelną. Powikłania neurologiczne są trwałe. Pani doktor szwedzka pediatra pracowała w jednym ze szpitali w Afryce i w tym czasie, kiedy wybuchła tam epidemia odry wśród dzieci, i napisała w Läkartidningen, w tygodniku lekarskim dla szwedzkich lekarzy, że wszystkim, którzy są przeciwni szczepieniom, w tym szczepieniom przeciwko odrze, zaleca wizytację takiego szpitala. Jako lekarz mam świadomość, że dla wielu ludzi, którzy nie są z branży medycznej, diagnozy typu błonica, cholera, gruźlica, polio, AIDS, malaria, to jest czysta abstrakcja. Ze zdumieniem dowiedziałem się, że w Polsce ktoś wpadł na taki pomysł, że
Na oddziałach covidowych leżą statyści i odgrywają rolę chorych. Ja myślę, że w takich sytuacjach jedyne, co przychodzi mi do głowy, to jest zaproszenie właśnie do przychodni, do szpitali, tych sceptyków, tych niedowiarków, po to, żeby zobaczyli, jak przebiegają cięższe przypadki chorób zakaźnych, w tym zarazy, która w 2020 roku jest na porządku dziennym praktycznie we wszystkich krajach świata. I dopóki ta choroba nie dotknie nas samych, naszych najbliższych, sąsiadów, znajomych, to jest to kolejny news w telewizji, w radiu czy w mediach społecznościowych, który szybko znika z siatkówki naszego oka albo wlatuje jednym uchem, a wylatuje drugim uchem. Ale wracając do szczepień, po co w ogóle są szczepionki? Skoro przebycie wielu chorób zakaźnych pozostawia zwykle odporność. Jest to, można powiedzieć, naturalne szczepienie. Problem polega na tym, że przebieg niektórych chorób zakaźnych jest bardzo groźny, a powikłania jeszcze groźniejsze, a nawet śmiertelne. Dlatego sztuczne podanie zmodyfikowanego drobnoustroju do organizmu człowieka wywołuje w jego systemie immunologicznym odpowiedź, często z pamięcią na wiele lat, i osoba zaszczepiona albo w ogóle nie przechodzi tej choroby zakaźnej, bo już jest odporna, albo przechodzi ją w sposób łagodny. Szczepionki należą do najbezpieczniejszych leków. Czasami występują odczyny poszczepienne, często w miejscu ukłucia u dorosłych, tu w ramię u dzieci, w udo. Ból trwa kilka dni, czasami temperatura ciała jest podwyższona. Do najcięższych powikłań typu wstrząs anafilaktyczny dochodzi raz, dwa razy na milion. A więc statystycznie bardzo, bardzo rzadko. W związku z tym, jako lekarz z 32-letnim doświadczeniem, zalecam moim pacjentom szczepienie się. Co do programów szczepień, które obowiązują dzieci i młodzież do 19 roku w większości cywilizowanych krajów, chyba nie ma co dyskutować. A jeśli chodzi o inne szczepienia, to oczywiście pozostaje dialog z pacjentem i to zawsze pacjent ostatecznie decyduje, czy chce być szczepiony, czy nie. Ani ja, jako lekarz, ani wbrew pozorom firmy farmaceutyczne nie mają żadnego interesu w tym, żeby ludzie się szczepili. To raczej przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego w danym kraju. To raczej ludzie odpowiedzialni za zdrowie publiczne w danym kraju. To oni apelują o to, żebyśmy się jednak szczepili. Żebyśmy w ten sposób zapobiegali 6 milionom zgonów rocznie w skali całego świata. Dla jednych może to jest mała liczba, ale według mnie to jest bardzo dużo istnień ludzkich.
A oprócz liczb decyduje również czynnik ludzki. Czasami ci, którzy umierają, to są nasi najbliżsi. I wtedy nie myśli się o statystyce. Wtedy to są osobiste dramaty. Każdy z nas żyje w swojej miejscowości. Ja na południu w Szwecji, w Eksjö. Inni żyją w większych miastach typu Malmö, Göteborg, Sztokholm. Państwo słuchający mnie pewnie żyją w różnej wielkości miejscowościach w naszej pięknej i kochanej ojczyźnie Polsce. I niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy i działamy lokalnie, powinniśmy jako mieszkańcy wioski globalnej myśleć globalnie. I choroby zakaźne, tak jak w przypadku pandemii koronawirusa, ale również pandemii AIDS, wcześniej pandemii grypy hongkongskiej, świńskiej, powinniśmy myśleć globalnie i od zachowania każdego z nas, od przestrzegania zasad higieny, ale także w przypadkach koniecznych właśnie od szczepienia, po to, żeby zwiększać poziom odporności stadnej i w ten sposób chronić tych, którzy mają słabszą odporność immunologiczną, dla których choroby zakaźne, nawet takie jak grypa, wydawałoby się niektórym, że to jest poważniejsze przeziębienie, ale i takie choroby zakaźne mogą mieć powikłania, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie płuc, zapalenie ucha, a czasami po prostu śmierć. W związku z tym, moim zdaniem, warto zadać sobie pytanie, szczepić się czy nie szczepić? I wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad higienicznych, bo to nie jest tylko kwestia kultury osobistej, własnego samopoczucia, ale bezpieczeństwa najbliższych. Tak samo jak wszyscy jesteśmy zobowiązani do krytycznego myślenia i niezależnie od tego, skąd dochodzą do nas głosy sceptyków dotyczące szczepień, powinniśmy zastanawiać się i myśleć krytycznie i nie ufać zbyt łatwo tym, którzy może są głośni, a może trafiają w czułe punkty słuchaczy, a może mają po prostu sposoby na to, żeby docierać do nas, czy za pomocą mediów społecznościowych, czy mediów tradycyjnych i na różne sposoby nam obrzydzać szczepienia. Niestety nie na wszystkie choroby zakaźne mamy szczepionki. Duży problem w skali globu, jakim jest malaria, do tej pory nie został opanowany. HIV, który obecnie już jest leczony lekami antywirusowymi, ale szczepionki na tę chorobę zakaźną nie udało się wyprodukować.
Nawet taka niegroźna choroba zakaźna, jaką jest borelia, podjęto próby w latach 90. wyprodukowania szczepionki, ale w 98. z powodu objawów ubocznych, dużej ilości objawów ubocznych, jakie ta szczepionka dawała, po prostu wycofano się z produkcji tej szczepionki. Co potwierdza fakt, że firmy farmaceutyczne nie wprowadzają do użytku publicznego szczepionek, które przynoszą więcej szkody niż pożytku. Na marginesie chciałbym jako pracownik służby zdrowia powiedzieć, że często nas, profesjonalistów medycznych, posądza się o interesowność, kiedy leczymy ludzi. Myślę, że w jeszcze gorszym świetle czasami są przedstawiane firmy czy koncerny farmaceutyczne. Ja myślę, że powinniśmy i w tej sytuacji uruchomić szare komórki i po prostu stwierdzić, że każdy żyje ze sprzedaży czegoś, co potrafi robić, towarów, usług. Nie każdy finansista czy bankier jest etyczny. Nie każdy przedstawiciel innych zawodów jest etyczny. Nie chcę tu bronić ani nieetycznych postaw wśród pracowników służby zdrowia, ani wypadków, które są naganne, jeśli chodzi o agresywny marketing czy reklamę uprawianą przez firmy farmaceutyczne. Ale jeśli chodzi o szczepienia, to jestem przekonany, że to jest jedno z największych dobrodziejstw, jakie oferuje nam współczesna medycyna. Jako lekarz z 32-letnim doświadczeniem uważam, że oprócz wynalazku penicyliny, to wynalazek właśnie szczepionek to największe odkrycia z dziedziny szeroko rozumianej farmakologii. I myślę, że nikt nie wyobraża sobie leczenia wielu chorób zakaźnych bez antybiotyków. Z kolei uważam, że powinniśmy myśleć w tych kategoriach, że szczepionki to jest dobry sposób zapobiegania wielu chorobom zakaźnym. Wszystkich sceptyków i tych najaktywniejszych antyszczepionkowców jeszcze raz zapraszam do oddziałów chorób zakaźnych, do oddziałów intensywnej terapii. Można też odbyć w ramach wolontariatu wizytę w licznych przychodniach, centrach medycznych, szpitalach Afryki, gdzie zwłaszcza w krajach trzeciego świata widać, jakie żniwo zbierają groźne choroby zakaźne, a na niektóre z nich przecież mamy szczepionki. Życzę oczywiście wszystkim Państwu zdrowia i dobrego samopoczucia. W razie zainteresowania problemami zdrowotnymi zapraszam do przychodni online recepta wnet. Dziękuję za uwagę i do następnego spotkania.